witam Was bardzo serdecznie. Zamierzałam się do tego nagrania tego filmu bardzo, bardzo długo, ale niestety to, co się teraz dzieje w ogóle na świecie i tu w UK, gdzie mieszkam, jeśli ktoś nie wie, no nie mogłabym powiedzieć, że przysparza bardziej takich negatywnych myśli, kłopotów niż takiego pozytywnego myślenia i myślenia w ogóle o jakimś nakręcaniu. Ale już przed tym lockdownem, słuchajcie, bo teraz mamy w UK lockdown 2, gdzie zostajemy w domach i no jak wiecie, nie możemy wychodzić, w sensie kupowania takich niepotrzebnych rzeczy, o których właśnie ja dzisiaj będę mówiła. Natomiast powiem Wam, bardzo dużo ludzi jednak wychodzi, nie chcę po prostu, że tak powiem, brzydko ześwirować, bo bardzo dużo ludzi ma właśnie takie problemy też mentalne tutaj, jeśli chodzi o właśnie bycie zamkniętym i niemożność takiej kontaktowania się z drugim człowiekiem. Jest też bardzo ciężko, jeśli chodzi właśnie o pracę, to co tutaj się dzieje generalnie w ogóle na świecie, jak obserwujemy, nie wiem jak jest w Polsce, ale słyszałam, że też mało to pozytywnie wygląda, więc daje nam takiego negatywnego kopa. Ja odkładałam ten film, powiem Wam, na dość długo, jeszcze przed lockdownem tutaj byłam dwa razy w Bister Village i chciałam sobie właśnie zrobić takie zakupy, bo czemu nie w takich lepszych cenach, tym bardziej, że zbliża się Christmas time, o którym teraz może nikt nie myśli, ale ja myślę, że się zbliża i jest to fajny taki okres, kiedy myślimy właśnie o takich pozytywnych rzeczach, więc czemu nie? I pokażę Wam właśnie dzisiaj taką małą odsłonę, co ja kupiłam i słuchajcie, co udało właśnie mi się dostać w Bister Village. Bister Village, jeżeli ktoś nie wie, jest to taka mała wioska zbudowana w takim fajnym stylu, w takim troszeczkę stylu rustykalnym, gdzie mamy wszystkich designerów, takich jednych z najlepszych od Gucci, po MCMA, po Tory Burch, po Michaela Korsa, po Fendi, YSL i różne inne marki. Także generalnie jest do wyboru, do koloru. I generalnie tam przede wszystkim dostajemy tam tych designerów dużo, dużo taniej. Nawet 50%, a oni jeszcze czasem dokładają, słuchajcie, dodatkowe jakieś tutaj takie rabaty. No ale przechodzimy do rzeczy. Pokażę Wam moje główne zakupy. Główne zakupy to były właśnie Tory Burch. Ja mam teraz taką fazę właśnie na Tory Burch. To jest amerykańska marka. Stoi za nią kobieta, która właśnie, podobnie jak może Michael Kors, wypuściła taką swoją linię Tory, butów, a później zaczęła właśnie projektować też takie rzeczy do domu i oczywiście ciuchy. Ta torebka, ja Wam pokażę. Teraz jest lepsze światło, więc ja dogrywam jeszcze raz ten film. Słuchajcie, jest w takim kolorze granatowym. Ja teraz mam ochotę właśnie na taki navy kolor i bardzo, bardzo lubię. Słuchajcie, ja wiem, że ona jest taka, jak już powiedziałam, w stylu Michaela Korsa, no ale po prostu, że zaczęła się moja pasja tutaj do tych butów z Tory Burch, to czemu nie właśnie torby. Ona jest z takiej fajnej, grubszej skóry. Ma tutaj takie złocone właśnie wykończenia, takie hardware, które możemy sobie doczepiać. Ten cały łańcuch albo odczepiać, jeżeli nie chcemy, i mieć tylko po prostu na ramię. W środku mamy dwie takie kieszonki, jedna jest zamykana, druga nie, i generalnie powiem Wam, bardzo fajny styl, myślę, że będzie mi służyła do pracy i do właśnie tak na co dzień. Oprócz tej torebki, słuchajcie, byłam w sklepie, tu MCMA, to jest, ja właśnie zawsze mylę, czy to jest niemiecka marka, czy to szwajcarska, i kupiłam Wam właśnie taki piękny szal. Ten szal, słuchajcie, jest w takim kolorze fluorescencyjnym, jeśli możecie tu widzieć, w takim różu. I generalnie może nie jest to taki bardzo trendy kolor, ale ja zdecydowałam się go kupić, był w bardzo dobrej cenie. Oni robią takie szale właśnie a la Louis Vuitton. Ten sam fason, bym powiedziała, ten sam model, te frędzelki, te napisy, taki monogramatyczny, ale jest z bardzo dobrej jakości, bardzo dobrej tkaniny. I zawsze chciałam właśnie też kupić. Ja kupiłam go w okazyjnej cenie, bo one są powyżej 300 paru funtów, a ja zapłaciłam za 90
5 z tego co pamiętam. Tą rzeczą, słuchajcie, znowu widzicie, są buty Sorry Birch. Sorry Birch, ja Wam powiedziałam o tej miłości właśnie, pokazałam torebkę i pokażę teraz właśnie, co kupiłam już nie z Bister Village, ale słuchajcie, zobaczcie, jaki piękny jest kolor. Teraz słońce zeszło, to możecie widzieć, taki trochę czerwony wiśnia, może nawet nie wiśnia, to jest taka malina. Ja Wam pokażę to dokładne migawki na pewno na Instagramie, więc zapraszam Was na Instagram i pokażę na końcu filmu. Mam jeszcze drugie takie zamszowe półbuty, ale pokażę je może w wolnej chwili też na Instagramie, dlatego że już je noszę, więc nie chcę Wam tutaj świecić brudnymi butami. A ostatnio było trochę deszczowo tutaj w UK. Ale słuchajcie, jej kupiłam już nie w Bister Village, tylko z takiej, zalogowałam się do specjalnej strony, która zajmuje się Sample Sale. I tam macie naprawdę w bardzo dobrych cenach markowe, designerskie rzeczy, takie jak Dolce & Gabbana, Fendi, czy na przykład Tory Burch i inne różne słynne marki w bardzo okazyjnych cenach. Nieraz naprawdę można wypatrzyć w ciekawych, w takich okazyjnych, bym powiedziała, cenach piękne rzeczy i nie musicie spędzać na nie bardzo dużo pieniędzy. Ta firma nazywa się Arlette, ona wypożycza po prostu taki room i macie tam po prostu wystawę danego projektanta. Ale ja, jeżeli chcecie więcej, to ja Wam zostawcie tutaj komentarze pod filmem, ja Wam na pewno to pokażę. I następną rzeczą, którą kupiłam, to jest Fendi. Słuchajcie, to była super okazja. Ja kupiłam tutaj, mogę Wam pokazać, taki piękny pierścionek. Normalnie za taką cenę bym nie kupiła, ale z 25 funtów czemu nie? To są wszystko legitne sprzedaże, które oferują właśnie pozasezonowe, takie starsze rzeczy. I słuchajcie, udało mi się dostać piękny sweterski z Fendi, który dostałam za 89 funtów, słuchajcie, zeszłorocznej bodaj kolekcji. One są skórkowe, z bardzo fajnym wykończeniem, za naprawdę okazyjną cenę. Po prostu to była zbrodnia za tą cenę, jak one normalnie kosztowały 400 parę funtów. Oprócz tego, słuchajcie, kupiłam jeszcze Twilly do Fendi, ja nie będę Wam pokazywać, bo to fajnie zaprezentuję do torby, którą być może przybiorę tu właśnie tym Twilly, tą torbę z Twilly. To jest taka fajna aksamitna paszka, którą zawieszacie dookoła torebki, zwłaszcza tych rączek tutaj, bo to tak wygląda, ale możecie też tu przywiesić. I to tyle by było, jeśli chodzi o Bister Village. Ja Wam tutaj pokażę też takie, słuchajcie, migawki, tam gdzie udało mi się nakreślić, ale w związku z tym, że było bardzo dużo ludzi, później zaczęło padać, a później jeszcze do tego były straszne kolejki, takie virtual queue, czyli takie kolejki, trzeba się zarejestrować przez internet i po prostu czekać, żeby zostać wpuszczonym nawet 3 godziny. I powiem Wam, mimo że był to okres, kiedy, no wiadomo, chodzimy w tych maseczkach, że były takie obostrzenia, to jednak bardzo dużo tam ludzi było. Ale ja Wam pokażę to w migawkach. Na dzisiaj to już wszystko. Powiem Wam, że się strasznie spieciłam, bo jest bardzo gorąco w Londynie i trochę odwykłam tutaj od nagrywania i chciałam tak brzmieć pozytywnie, ale chyba to znowu szybko bardzo wszystko nagrałam. Ja Wam pokażę te migawki i zapraszam Was serdecznie na Instagram. Ja tam wpuszczam teraz takie reelsy, bardzo fajne, mini filmiki, w których możecie pokazać, co akurat polecacie, co akurat jest trendy. W nich też wspomniałam tutaj o moim, słuchajcie, w końcu o moim wielkim mieście Baby Doll. Baby Doll jest wycofany. Ktoś pytał mnie właśnie, moja koleżanka tam na Instagramie. On jest wycofany, słuchajcie, ale ja myślę, że on może wrócić, ale mi się udało jeszcze dostać. Słuchajcie, jestem w niebo wzięta, bo jest naprawdę, to jest mój zapach, który no po prostu uwielbiam i zawsze przynosi mi taką pozytywną aurę. I tego Wam życzę i do zobaczenia. Będzie następny film, tym razem o kosmetykach. Widzę, że mój film też tutaj z Estee Lauder, z mojego review nowego Advanced Night Repair cieszy się dużym powodzeniem. Zapraszam serdecznie. Będzie update. Będzie update odnośnie, jak ta skóra wygląda, słuchajcie, po stosowaniu takim miesięcznym tego serum. Zapraszam serdecznie do innych moich filmów i do Instagrama i do subskrybowania też tu mojej stronki. Pa, pa.
No, on ma to malutkie jest tutaj.